Pana z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: Żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. I jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił tłumowi usiąść na ziemi, a wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali, i podawali tłumowi. Mieli też 7 rybek i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli dosyta, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi, potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy człowiek, z którym jesteście, mówi wam, że na ziemi leżą 3 kawałki drewna. Ty się przyglądasz, patrzysz, no jak nic, są 4. A nie, są 3. A ty mówisz, nie, są 4. No i w pewnym momencie, jeżeli masz choć trochę dystansu, to się myślisz, a może się mylę, a może jest inaczej. I liczysz raz, 1, 2, 3, 4. I mówisz, policzyłem jeszcze raz, są 4. A on mówi, nie, są 3. Jakie emocje rodzą się w twoim sercu wtedy? Kiedy ktoś mówi, że jest inaczej, niż ci się wydaje. Czy już zamknąłeś się na kontakt z tym człowiekiem, czy chce ci się dalej kontynuować tą dziwną dyskusję? Jest pytanie, jak sprawdzić, kto ma rację, bo przecież każdy z was liczył jakoś tam. Mówię tam o tym dlatego, bracia i siostry, że dochodzenie do prawdy jest czymś trudnym. Wymaga wielu badań, sprawdzania. To jest trochę tak, jakby ktoś popatrzył w dół, zobaczył koło i mówi, o, koło. A ktoś popatrzył z boku, mówi, nie koło, to kula. W tym wypadku obydwoje mieli rację. Bracie i siostro, prawda jest czymś trudnym. Mówi się, że wszystko zależy od punktu siedzenia. Gdzie się jest, kim się jest, jakie się ma doświadczenie. Jedno jest pewne, że Bóg mówi dzisiaj, że prawda jest bardzo ważna. Prawda jest ważniejsza niż to, co czujesz. Prawda jest ważniejsza niż to, co myślisz. Nasz organizm, nasza psychika potrzebuje prawdy. Bo tylko i wyłącznie dzięki prawdzie przeżyjemy. Tylko i wyłącznie prawda, czyli stan faktyczny taki, jaki jest. Na przykład to, jak jesteś głodny, czy chce ci się pić. To jest prawda i tutaj nie ma 2 zdań. Tego organizm ci mówi, że ci brakuje. A ty co mówisz? Nie jestem głodny, nie muszę jeść. No to jeżeli tak będziesz robić, no to prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw, bo padniesz i zemdlejesz. Wiele jest przestrzeni prawdy w naszym życiu, do których Bóg nas zaprasza. Takie miałem doświadczenie ostatnio, zrobiłem zakupy, a potem popatrzyłem w paragon, że się nie zgadza to, co kupiłem i 4 elementów brakuje w paragonie, który jest w moim koszyczku. I wróciłem do domu i sobie myślę, o, okazja się zdarzyła, gratisy mam w koszyku. Ale po chwili sobie myślę, no zaraz, stop, to tak nie może być. I tak sobie myślę, trzeba pójść i zwrócić to. Ale z drugiej strony, no jak na paragonie tego nie ma, to będę miał kłopot, bo co z tym zrobić fantem?
Przecież jest zaksięgowane tak, jak jest. Schodzę, myślę, zacząłem się modlić. Myślę, no nie, no pójdę po prostu, zapłacę. Po prostu oddam pieniądze, powiem, jak jest. Ale tak, jeden obowiązek, drugi obowiązek, potem coś tam, dzień mija. Potem, a po co będę iść, a po co będę coś robił, ale w środku Bóg domaga się przez sumienie prawdy. Więc w końcu zebrałem się w sobie, poszedłem do tego sklepu i mówię, proszę Państwa, to pojawił się taki, popyłka się pojawiła po prostu, no, produkty, które wziąłem ich więcej, na rachunku jest mniej, więc chciałem dopłacić. No i kobieta mówi, że nie mogę dopłacić. Bo jak? Przecież ona nie wie o tej sytuacji, ona nie wie, czy coś takiego się wydarzyło. Proszę Pani, mnie nie interesuje, co Pani uważa. Ja mam potrzebę po prostu wyrównać rachunki. Pani się ucieszyła, uśmiechnęła się, zdziwiła się trochę. Więc zapłaciłem za nic. Ale odszedłem spokojny. Bracie i siostro, dzisiaj Bóg domaga się prawdy od Adama i Ewy. Bóg domaga się prawdy od apostołów. Jaka jest sytuacja faktyczna, jak to wygląda naprawdę. W jakiej sytuacji życiowej Bóg wymaga od Ciebie prawdy? Co Ci od dawna mówi w Twoim sercu? Żebyś co nazwał po imieniu? Jakie sprawy ułożył? Bo jeżeli powiesz mu kłamstwo, to co się okaże? Okaże się, że Bóg Ci powie, no niestety, jeżeli żyjesz w kłamstwie, no to się zabijasz i prędzej czy później zabijesz siebie bądź kogoś. Komuś się stanie krzywda. Jeżeli pracownik kłamie swojemu pracodawcy, no to ten podejmuje złe decyzje, które potem i tak źle działają na firmę. A jeżeli powiesz mu prawdę i powiesz mu, mam tylko 7 chlebów, to Pan Bóg sobie z tym poradzi. Coś wymyślimy. Z prawdą da się pracować.